Już mamy taki dirty tiszak, tak zwany. Miejsce generalne dla pracowników, którzy przychodzą z zewnątrz. Tu również mogą sobie zrobić kawę, jakiś ciepły posiłek zjeść, znaczy ciepły przekąski, bardziej o godzinie 9:15. Ogólna taka przebieranie ich, nie? Też wiadomo, trzeba tutaj troszeczkę posprzątać, śmieci wynieść, mopem ogarnąć, coś tam podkurzać, kurze przetrzeć. Tu mają taką mini palarnię. Też z telewizorkiem oczywiście. Jak tu wygląda? No kurczę, jak. Takie miejsca jeszcze nie pokazywałem wcześniej. No teraz mogę pokazać. Tam jest wyjście na zewnątrz platformy. Tak całość wygląda. Tu też telewizorek. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście. Wiadomo co, toalety. Oczywiście. Oczywiście. Czemu mówię to oczywiście? Coffee point. Kawa. Takie inne rzeczy. Gdzie jest plastik? Plastik, plastik. Tutaj. Co ważne, segregacja śmieci, tak? Powiem wam, że tyle co jedna platformia produkuje śmieci, to się w pale nie mieści. To jest po prostu, ja wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale teraz jak tak patrzę, chodzę, sprzątam, wyrzucam, to jest po prostu masakra, jest coś niesamowitego. No dobra. Ważna sprawa, to musi być rozstawione. Dlatego, że jeżeli ktoś wejdzie, nie będzie tego, nie zauważy, że jest mokra podłoga, bo też tacy się zdarzają i się wypierdoli na łeb, to ja będę obciążony, mogę zostać zwolniony z pracy za nie. No, have ten safety. Dobra, po zawodach skończone tu. No co? Ups. Cyk. Tu. Zmywarka. Przejrzę to na szybko. Ops. Co wyglądało, że jest czyste, nie? Widziałeś, panie? Nie ma tu ciepłej wody, kurde, nie ma kranu. Trzeba się zasilać gorącą wodą z tego, z bojlera. Hop. Dobra, niewiele lepiej, ale lepiej, styknie. Barierkę można. To są właśnie te bariery, co mówiłem. Jeżeli ja włożę barierę, ktoś mi tu wejdzie, mam prawo go zjebać, na czym świat stoi, albo zgłosić do menadżera platformy, który z nim sobie porozmawia. A w największym, w najgorszym przypadku po prostu ktoś pojedzie do domu za nieprzestrzeganie przepisów. Taka sytuacja. Tu kolejne takie, oni to nazywają, ja to czekaj, oni to nazywają tak, Transit Lounge Cinema. Czemu Transit Lounge? Ponieważ po przyjeździe z platformy przychodzi się tutaj. Tu jest wyświetlane jakieś filmy i tak dalej, Health and Safety, spotkanie z menedżerem platformy, z medykiem i Safety Rep. Tak to wygląda, takie spotkanko trwa około godziny, także zanim zaczniesz pracować, musisz przejść przez Safety Brief. Jak jesteś świeży na platformie, musisz również zrobić tak zwany walk around. Zazwyczaj z medykiem, pokażę tobie miejsca na platformie, miejsca ewakuacyjne i takie bzdury. Znaczy bzdury, nie bzdury, ważne rzeczy. No tak, co będziemy tu dzisiaj robić? Będziemy tu dzisiaj sprzątać. Co tu będę robił? Ścianę będę jechał takim specjalnym płynem. Odkurzę, będę musiał przemieścić te wszystkie sofy na bok, one są. Kurde, ty.
trochę syfu jest, nie za dużo, ale tutaj mówię, tu będę się bawił z tym później, między 14 a 15. Akurat telewizorek sobie włączę, jak to zwykle w takich pomieszczeniach. Wczoraj sprzątałem jedno pomieszczenie do góry, włączyłem sobie akurat telewizorek, zajebiście formuła leciała, także mogłem sobie oglądać w tym samym momencie, robić. Także spoko, nie? Tak to tutaj, słuchajcie, wygląda. Tu również, oprócz tego, że to jest taki właśnie, mówię, jakie pomieszczenie na safety brief, to tutaj jeszcze spoko można sobie usiąść gdzieś tam po obiedzie czy po lunchu, wyłożyć się na tych sofach, są bardzo miękkie, ale są cholernie brudne, jest po prostu masakra. Ja je czyszczę co dzień, tak samo tu, całe siedzenie i tak dalej, pokażę wam później. To są masakra, nie wiem czy to, znaczy nie, to było na pewno czyszczone codziennie, przede mną też było, ale nie wiem, no strasznie brudzi ta skóra, jest coś niesamowitego, nie? Szmata po prostu jest, nie że czarna, ale jest brudna po przejechaniu właśnie tych sof, ale co tam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Dobra, spalam dalej. Tu majty zdrutu. Pomieszczenie dla niepalących z telewizorem, fajne wygodne fotele. Tu też sprzątam, wiadomo, trzeba odkurzyć, przeczyć jakieś tam, powiedzmy sobie, kurze, tak. Tym pomieszczeniem zajmę się jutro, ścianami, ale to jutro, dzisiaj mi się nie chce, zresztą jedno pomieszczenie na dzień styknie, nie ma co się przemęczać i tak szarpię po 13 godzin, także starczy, nie? Pokażę wam dalej. Coffee point, toaleta, siłownia jest tam dalej, ale to za chwilę. Patrz kurwa, to jest wkurwiające, nie? Co najbardziej wkurwia stewarda, nie? To, że kurwa jest, siedzi, kurwa, nie? Wypije sobie tą kawę, herbatę. Ty, no ciężko jest, kurwa, zabrać kubek ze sobą do przodu, nie? Idzie w tamtą stronę, ale nie zabierze, kurde, menda jedna, nie? Jest to wkurwiające, naprawdę, bo... Ale to jest już, kurwa, lenistwo ludzi, nie? Naprawdę lenistwo, zobacz. Jak ciężko jest wyjść stąd, przejść tu i zostawić tu. Ciężko, nie? Ciężko, naprawdę jest, kurwa, ciężko, nie? To, co ludzie to po prostu do grobu mi doprowadzają, ale to jest lenistwo ich, nie? No to wiesz, jak jest. I się tak zachowuje, że no, ja jestem stewardem, ja mam, kurwa, za niego posprzątać każdy jego śmietnik. No niestety tak nie jest, bo ja za nikogo śmieci nie sprzątam. Kiedyś też, kurde, kiedy to było? 2 dni temu. Też taki jeden łeb tu siedział. Kubek, ja sobie siedziałem w tym miejscu. Przyszedł gość. Napił się herbaty. Spalił ostatniego papierosa. I zostawił wszystko wychodząc. Tych tu używać, ale ci już będę. No. Wyszedł. No ja zanim mówię tej gości, mówię, no kurde, zabierz ten kubek i śmietnisko po sobie, nie? A on mówi, no ale stewardzi tu sprzątają. Mówię, ty kurwa, stewardzi nie są od sprzątania twoich, kurwa, gówien, nie? Mówię, zabieraj to i wypierdalaj mi, kurwa, nie? Burzył się, burzył, ale zabrał, nie? Mówię, słuchaj, mówię, jak masz jakiś problem, pójdziemy do menadżera platformy, wyjaśnimy sytuację, nie? Mówię, bo nikt po tobie gówien sprzątać nie będzie, nie? Czasami trzeba ostro z nimi pojechać, ale... Głównie większość ludzi jest w porządku, ale zdarzają się takie mędy, że musisz zjebać, bo inaczej nie przejdzie. No i co? Jesteśmy na siłowni. Fajna siłownia. Jest wszystko, co trzeba. Ponoć ma ta siłownia być przebudowana. Tam, gdzie była palarnia, gdzie byliśmy wcześniej, ma być to powiększone.
a osobny kontener ma być dostawiony dla palących na zewnątrz platformy. Jakoś tak słyszałem, ale nie wiem na ile jest to prawdą. Co my tu mamy? No, jak widać masę Hankley. Tu też jakaś maszyna na rozpiętki, tricepcik. Klatkę można sobie hapnąć na tym. Cross trainer. Bieżnia. Wiatraczek, który czyściłem jakiś czas temu, bo cały był zapieprzony. Zresztą trzeba go rozkręcić i włożyć do zmywarki rzeczy. Tu mamy, jak chce się wykąpać po siłowni, szałerek. Nie widziałem, chyba nie ma tu sauny. Chyba nie ma, ale nie jestem pewien, muszę się zapytać. Zazwyczaj jest jeszcze sauna na platformie, ale no tutaj nie widziałem. No tak, no co. No tutaj rano sprzątam zazwyczaj, nie? Tam 7 rano, 7:30 wjeżdżam tutaj z mopem, wyrzucę śmietnik i tyle. Tak Bartosz wygląda jako człowieku steward. Tak mówię, fajnie zobaczyć tutaj rzeczy z innej perspektywy, tak? Z perspektywy stewarda. Powiem, że steward ma co robić, nie? Je zapierdol. Całe szczęście ja oczywiście nie. Całe szczęście ja nie. Czyszczę gruntownie pokoi i nie zmieniam pościeli, bo bym chyba ocipiał, jakbym miał to robić. Ale tak jak tutaj, właśnie taki COVID steward. Spokojnie. Tak to wygląda. No to już, dobra, idziemy dalej. Conference room, tak zwany. Stół przeczyć. Ten touch points. To na tyle. Prosta robota, nie? Chodzę z psikawką i psikam. Się człowiek nie narobi, ale kilometrów na szarpie. Codziennie 8 km to robię, nie? Masakra. Ops. Można? Nudna robota, człowieku. Chodzisz koło platformy, patrzysz w te same miejsca, sprzątasz te same miejsca, mimo wszystko, że są czyste, ale szmatą przyjedziesz. Naprawdę nie. Of course. Naprawdę nie ma co robić, nie? Dobra, to zamknijmy. A zamyka się. Hop. Widziałeś? Ops. Tutaj wszystko czyste. Rano robiłem. O, no kurde, zobaczmy, no taka to robota, nie? Za 15:11, 11:30, 11:30 lunch. Także do pierwszej na kuchni. Później od pierwszej do drugiej godzina przerwy. Potem godzina pracy i od trzeciej pół godziny przerwy. O 17:00 obiad. Za 15:07. Aha, jeszcze o 17:30, sorry, 17 obiad i do 17:30 przerwa. I co dalej? No i dalej hopie za 15:07 koniec, nie? Taka to sytuacja. Patrz. Jest napisane jak bieg, nie? To leave weight, to don't leave weight on the floor. And tidy away. Jedziesz. Ops. Tak, paść tu.
Już. No i zbiera się za sprzątanie tego pomieszczenia tutaj. Ściany pierdoły, podkurzać tyle. A najpierw najważniejsze. Panie, włącz sobie. Cyk. Wyścig później, jest o 17 chyba, ale... Dobra, niech sobie leci Formuła 1, tak gówno w telewizji jest. Dobra, zrobię tu i co tam? Po 15 przerwa po godzinę. I po przerwie wam pokażę, co dalej robię jeszcze tutaj ciekawego. Za 15, trzecia, skończone. No, można iść spokojnie na przerwę. Przerwa od 15 do 15.30, potem polatam po platformie ze szmatą. Pomogę chłopakom na kuchni graty pozmywać i fajrant. Taka to robota, panie, widzisz? Taka to robota. Godzina 18. Szybki changeover pokoi. Znaczy nie changeover, ale trzeba szybko posprzątać. Jest taka zmiana antykowidowa, bym powiedział. Nie? Wiesz, wyczyścić takie tam, przejechać, że tak powiem, ze środkiem dezynfekującym, jakiś tam touch point tak zwany, tak? Cyk, cyk, cyk. Tu. Śpiewały w środku. Piętro drugie. Medyk. Tam jest stołówka. Tu mamy taki TV lunch. Czyli też można sobie przyjść na przerwę albo po pracy poglądać telewizję. Tu również są komputery. Jeśli ktoś nie ma swojego, może sobie na tym coś tam poćwiczyć, polatać. Aczkolwiek Wi-Fi jest dostępne na całej platformie, włącznie z pokojami. Gdzie by się nie poruszył, jest dostęp do internetu. Także jak masz telefon, na pewno masz smartfon, tablet, komputer, możesz się połączyć z Wi-Fi bez żadnego kodu. Znaczy kod jest. Jaki jest kod? Czekaj. A, nieważne. Kod wam jest, nie jest potrzebny. Tarcik. Magazyny, jakieś gazetki. Tu to samo. Spoko, nie? Fajnie wygląda to. Tam dalej, że jest Norwegia. Lepszy hajs. A tu jest, jak jest. No. Także pisać w komentarzach, jak wam się podoba na chwilę obecną tutaj. Co was zaciekawiło, co was ciekawi. Piszcie w komentarzach, odpowiem na nie. Zrobimy osobny odcinek z odpowiedziami. Dobra, to było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek. Kolejny już niebawem, także pozdrawiam serdecznie. Yo. Piąteczka.